Lecimy z pracą. My cię, Marlena, nie słyszymy, więc spokojnie, jeśli potrzebujesz się przemieszczać, to się tym nie przejmuj. Darku, zasygnalizuj, jak nawiążesz kontakt z Marleną. Już. Powiedz mi, jak ją widzisz, jeśli ją widzisz. Tak, widzę ją. Jak ją widzisz? W takiej metalicznej, to znaczy nie wiem, czy to jest metaliczna, zachowuje się jak taka przestrzeń, która ją otacza, jakby była takim ciekłym metalem, chociaż to jest, ona jeszcze się zmienia, tak jakby faluje. No, Marlena tam jest w takim, tak jakby była, nie wiem, nawdychana jakimiś metalami ciężkimi, że sama jakby czuje się taka ciężka, przytłoczona, taka poczucie winy, tak jakby miała bardzo dużo takich lęków, takiego czegoś. W odczuciach jakby coś starała się, nie wiem, naprawić, czy zmyć z siebie jakieś obciążenie. Wydaje się, że to się potrafi zamanifestować na fizycznym życiu. Jako jakieś sytuacje, które po prostu jakieś sytuacje wymuszają na niej coś. Nie do końca może być właśnie odpowiedzialna za coś, za swoje wybory, choć można też tutaj z tego wywnioskować, że czasem jej wybór jest podyktowany właśnie czymś, co w jej podświadomości ją kieruje, żeby ten wybór wybrać. To jest taki, wydaje się, że to jej, ale tak naprawdę gdyby nie było tego, jakby tych poczuć, odczuć i tych emocji, to ta decyzja by chyba nie zapadła. Taka jest jakby skłonna do tego, żeby robić rzeczy też chyba bardziej dla innych niż dla siebie. Dobrze, powiedz mi, czy Marlena cię widzi? Tak. Zapytaj Marlenę, czy chce pracy dla siebie? Chcę. Zapytaj, czy co chciałaby osiągnąć tą pracą? Chciałaby rozpoznawać prawdę. Dobrze. Sprawdź, Darku, czy Marlena jest w takiej samej sytuacji ezoterycznej, jaką opisałeś miesiąc temu. Idziemy. Powiedz mi, czy podobnie, czy tak samo wygląda? Miesiąc temu. Jesteśmy? Tak, jesteśmy. Powiedz mi, jak wygląda miesiąc temu? Podobnie. Podobnie, tak dobrze. Tak samo, ale po prostu przestrzeń okay. jest podobna. Okej, okay, dobrze. Powiedz mi, jak wygląda, kiedy ma 9 lat? Idziemy tam. Przestrzeń jest inna, choć przypomina tam, tak może jest bardziej rozrzedzona ta przestrzeń. Wydaje się pozornie, że jest trochę lżejsza, ale chyba tylko pozornie. Okej. Sprawdźmy teraz,
kiedy się rodzi, jak wygląda jej przestrzeń. Idźmy tam. Jest mała. Dopiero później zaczyna się jakby rozciągać i jakby poszerza się jej percepcja, postrzeganie. To ta przestrzeń rośnie trochę razem z nią, ale jednocześnie przyczepiają się jakieś takie rzeczy, czy emocje, czy jakieś odczucia, słowa, przekonania się budują, obserwacje, które zatrzymują poszerzanie tej przestrzeni i w pewnym sensie nawet ją zaczynają obciążać, obudowywać. Aha, okej. Dobrze. Poproś Marlenę, żeby jeszcze pokazała przestrzeń między wcielenią, zanim zeszła jako Marlena. Idziemy tam. Jak ją tam widzisz? Jest przytłoczona. Tak jakby widziała coś, co nie do końca jest dla niej zrozumiałe. To znaczy jest zrozumiałe to, że tam będzie częścią tego, co widzi, ale nie wie, jak tam się odnaleźć i jak postąpić. Co jest dobre, co jest złe, co powinna, czego nie powinna. Dobrze. Powiedz mi, czy w tamtej przestrzeni, kiedy zerka na to kolejne życie, czy jest ktoś, z kim, kto się z nią komunikuje, albo z kim ona się komunikuje? Pojawia się coś? Jest ktoś, Darku? Jest ktoś. Powiedz mi, czy jest jakaś komunikacja między nimi? Jest. Aha. Przysłuchaj się rozmowie tak zwanej i powiedz mi, kto i co mówi. Jest jakaś rozmowa, Darku? Tak jest. Przysłuchaj się jej. I powiedz mi, jaka jest wymiana, o co chodzi. O lęk przed popełnieniem błędu, przed popełnieniem. Podjęciem niewłaściwej decyzji, lęk przed konsekwencjami, takie wycofanie ze strony Marleny, a ze strony tej istoty. Jest taka twarda sugestia, że musi się z tym zmierzyć. Dobrze. Sprawdź jeszcze w tamtej przestrzeni, czy ta istota i Marlena połączeni są jakąś umową, jakimś kontraktem. Tak. Wracamy do tu i teraz. Jak się czujesz, Darku? Dobrze. Dobrze. Powiedz mi, jak się czuje Marlena? Jest tak samo się czuje. Jest przytłoczona, tak? W jakiś sposób jest jej ciężko. Tak ciężko, ale tak jakby nie było poczucia, nie było
wiadomo z jakiego powodu, tak nie czuć powodu przytłoczenia. Tak po prostu tak jest, stoi, jakby była przytłoczona i to przytłoczenie czuć. Poproś ją, żeby odszukała tę umowę sobie, to co ją łączy z tamtą istotą. Znalazła? Tak. Pamięta, kiedy ten kontrakt powstał, ta umowa? Tak. Idziemy tam. Niech nam pokaże, co się wtedy wydarzyło. Gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy, Darku? Przeszliśmy? Darek, słyszysz mnie? Słyszę. Gdzie jesteśmy? Czy Marlena pokazuje? Nie, nie. Nie, tylko odczuwam taką nicość. Okej, dobrze. Dobrze, to wracamy to tu i teraz. Powiedz mi, Darku, czy masz dostęp do linii czasowej Marleny? Tak. Sprawdź ty, kiedy powstał ten kontrakt. Masz dostęp do informacji. Po jej śmierci. Dobrze. To w takim razie zatrzymaj to i cofnijmy się do tamtego życia. Przed tą śmiercią. Kim tam Marlena jest? Kobietą. Nie wiem, jak odpowiedzieć inaczej, kim ona jest. Trudno mi powiedzieć, w sensie takim, że ona jest i kimś ważnym i kompletnie nikim ważnym jednocześnie. Aha. Bardziej chyba jej mąż jest kimś ważnym. I w trakcie życia powstaje się bardziej ważny i rola Marleny sprowadza się do tego, że ona po prostu przy nim jest, ale taka coraz bardziej wycofana, coraz bardziej taka samotna, coraz bardziej zlękniona, coraz bardziej w poczuciu winy, coraz w większym pogubieniu, takich jakby nie potrafiła podejmować żadnych decyzji, bała się podejmować decyzji. Więc te decyzje są podejmowane najczęściej za nią, chociaż to też jest dużo powiedziane, podejmowane są za nią. Po prostu mieszka tam, gdzie mieszkała, z tym samym mężczyzną. Najpierw z dziećmi, później bez dzieci. Taka jest, taka cały czas obok jest. Co się dalej dzieje? Czy jest coś ważnego, co się wydarza w jej życiu? Wcześniej się wydarzyło. Co ma bardzo dalekie, takie bardzo
okrutne wręcz taniej konsekwencje, bo na podstawie jakiejś decyzji, którą ona podjęła, bardzo wydaje się emocjonalnej, później dostaje jakby, odbija się to w nią bardzo mocno i w efekcie właśnie po śmierci jest takie dobicie jej przez tą sytuację, która wraca, ale wraca w taki sposób bardzo emocjonalny. Tam jest takie wydarzenie, kiedy po decyzji jej męża ona musi podjąć, to znaczy ona nie musi podjąć decyzji, ale postanawia podjąć bardzo kontrowersyjną decyzję i bardzo okrutną, patrząc na to, co to było, ale bardzo zrozumiałe jest to, co ona chce zrobić. Jej mąż jako taki, nie, to wydaje mi się, że to w takim gdzieś, to w Turcji chyba, oni jakieś mają powiązanie z dworem w Stambule. Jej mąż jest takim trochę właścicielem ziemskim, pełni funkcję w jakiejś armii tego tam sułtana czy władcy tego Stambułu. Jednocześnie ma takie koneksje polityczne i on podejmuje decyzję, że ich córka zostanie żoną takiego mężczyzny wpływowego i to chyba jeszcze zostanie jakby, nie wiem, drugą albo nawet trzecią żoną tamtego mężczyzny. I w momencie, kiedy jej mąż komunikuje, że podjął taką decyzję, to Marlena dosłownie jakby jej krew odpłynęła i prawie zemdlała, mroczki przed oczami, bo ona znała tego mężczyznę, wiedziała, że to jest psychopata, sadysta i zwyrodnialec i wiedziała, jak czują się, co przeżywały, to znaczy właściwie to chyba wszyscy wiedzieli, a na zasadzie to było plotek. Była taka historia, która jakby była przypięta do tego mężczyzny, że te kobiety po prostu cierpiały katusze, on też do jakichś domów uciech chodził i na zasadzie takich sadystycznych uciech jakby rozładowywał to, co w nim się działo. No i jak ona się dowiedziała, że ich córka wyjdzie za takiego, ma wyjść za takiego mężczyznę, to po prostu jakby zobaczyła przyszłość, jak ona bardzo cierpi. Zaczęła bać się, tak jakby ją oddała do po prostu, no nie wiem, do jakiegoś obozu tortur, domu tortur, gdzie ona będzie tam cierpiała i podjęła bardzo trudną decyzję, że po prostu uśmierci córkę, żeby ona tam nie cierpiała. I upiła ją w pewnym sensie, bo jakby takie lekkie wino i dała jej do picia z jakąś taką trucizną, ich córka zaczęła, wydaje się, że nie cierpiała, choć wyglądało z zewnątrz, że tak, dostała jakiegoś krwotoku wewnętrznego, ale jakby też była taka odrealniona, to jakby w takim półśnie, w letargo odeszła, wydaje się, że nie czuła bólu i Marlena jakby w takim rozdarciu, będąc do końca życia, jakby musiała być w sobie, to nikomu nie mówiła o tym, ale cały czas jakby zastanawiała się, czy co mogła zrobić. W zasadzie tam była postawiona troszeczkę, to znaczy ona nie, jej córka była postawiona pod ścianą, że ona musiała to zrobić, a Marlena w tych emocjonalnej takich odczuciach, w takim szoku, nie potrafiła znaleźć innego rozwiązania. I to było bardzo dla niej logiczne, że logiczne i bardzo takie
takie mniejsze zło dla niej ona wybrała, że po prostu nie chciała, żeby jej córka cierpiała, a wiedziała, wręcz była pewna na miliony procent, że po prostu jej córka będzie tam, może nawet grozi jej też śmierć, najprawdopodobniej też, ale wcześniej cierpienie. Więc ten wybór był w sumie bardzo, jeśli można takiego słowa użyć, sensowny, ale bardzo trudny dla niej i w konsekwencjach po prostu niezwykle obciążający i ona się zmagała z tym, nosiła to w sobie, dusiła się w tym, nienawidziła też męża, czy może nienawidziła to nie, ale bała się męża i jakby bała się to z różnych względów, że on w ogóle wpadł na taki pomysł, że był bezwzględny, w stanie poświęcić córkę, a z drugiej strony właśnie czuła się od niego słabsza, czuła się też, że jeśli on by się dowiedział, że to ona wpłynęła na to, że ten ślub się nie odbył, to małżeństwo nie zaistniało, to znowu na niej by się to odbiło, przestała go jakby szanować, kochać, ale też zaczęła się go bardziej bać, więc była taka sterowalna, była taka cicha, wycofana, straciła radość życia, straciła chęć życia. Cały czas zastanawiała się, czy mogłaby coś zrobić innego, żałowała tego w pewnym sensie i po śmierci taki, wydaje się, że ten w ogóle duch tej jej córki, on odwiedzał ją we snach. Ona bardziej to odbierała jako swoje sumienie, które jakby woła i jakby próbuje, ona wiedziała, co czuje, więc wydawało jej się, że w snach po prostu ta córka, to nie córka, tylko jej sumienie krzyczy, a to faktycznie była jej córka. Która w końcu, jak ona umarła, to wyrzuciła jej bardzo duże pretensje, że ona jak mogła to zrobić i pokazała jej swoją wersję, że przecież przyszłość byłaby zupełnie inna niż Marlena zobaczyła. Przecież ten mężczyzna bardzo szybko po ślubie by umarł. I faktycznie ona sobie przypomniała, że rzeczywiście, że w ogóle na to nie zwróciła uwagi i tak bardzo była zapatrzona w te swoje emocje, pochłonięta jakby myślami, że nie zauważyła, że on nawet chyba pół roku po tym zdarzeniu zmarł, czyli i pokazała jej ta córka, że ona wtedy miałaby bardzo duży wpływ, że wyszłaby ponownie za mąż, byłaby szczęśliwa, że wszystko byłoby inaczej, a ona jej to wszystko zabrała. Wtedy Marlena po prostu załamała się tak poważnie, że jakby zanegowała swoją intuicję, swoją mądrość, swoje odczucia, wręcz zaczęła się bać swoich odczuć i jakby błagała ją o wybaczenie, o to, że ona jej zrekompensuje to, żeby dała jej szansę, żeby ona mogła to w jakiś sposób odpokutować i ta córka była tak na nią wściekła, taki duch, tak jakby to była, nie wiem, taka manifestacja takiej niewinności w tej dziewczynie, która jeszcze odeszła niespełniona i powiedziała, że ona nie wie, że niech inni zadecydują, niech w jej imieniu niech zdecyduje ten, który jest, tak się dokładnie wyraziła i wtedy przyszedł ten taki, nie wiem jak go opisać, taki trochę gwieździsty, taki w taką szatę, jakby w takie małe gwiazdy były tam naszyte na tej szacie. Bardzo wysoki, taki postawny mężczyzna, tak on wyglądał i on wtedy właśnie jakby kontynuował taką demolkę jej psychiki takiej emocjonalnej, że jakby grając na jej emocjach, jakby czy odczuwając jej emocje, tworzył pewnego rodzaju obraz, w którym ona mogłaby się jakby wkręcić poprzez pewne zależności i zrobić,
żeby ci, którzy nie mogą, mogli, ale właśnie jej kosztem, żeby ona mogła dopomóc komuś w realizacji czegoś, żeby ktoś na przykład bardziej mógł uwierzyć, że może, że ona powinna pomóc, czy wręcz jest jej obowiązkiem pomóc i oddała się jakby w życie, że przekazał jej życie, gdzie faktycznie była bardzo mocno no, wykorzystywana przez innych z takim, a ona cały czas miała poczucie winy. Wydaje się, że wtedy nie miała, ale później miała takiego męża też, który był psychopatą, a właśnie tłukł ją, a ona nie była w stanie się mu przeciwstawić, jakby czuła, że musi trwać, bała się konsekwencji, miała na przykład takie katastroficzne myśli, że jak odejdzie, a on umrze, to co wtedy, że wtedy inni ją potępią, że to przez nią. Bała się, że ktoś wręcz przypnie jej łatkę, że może ona go otruła i tak dalej. To emocjonalnie, podświadomie różne rzeczy ją nawiedzały, przychodziły do niej. Później się to rozluźniło, bardziej to jakby stało się takie oczywiste i bardziej rozgałęziano to, bardziej subtelnie był wpływ na Marlenę, żeby ją blokować, ale żeby cały czas gdzieś ta jej intuicja była wyczuwalna, ale sterowalna. Na zasadzie takiej, żeby zrobiła coś, co czuje, że to jest jej, ale było mimo wszystko podane z zewnątrz. Dobrze. Cofnijmy się do tamtego tureckiego życia. Powiedziałeś, że ta informacja o tym zwyrodnialcu była powszechna. Dbano się go. Bardziej to były legendy, bo nikt tego nie wiedział. Tylko sam ten mężczyzna, on wygląda naprawdę, no, że się nogi ludziom potrafił ugiąć. Był bardzo władczy, taki bezwzględny i właśnie te legendy o nim krążyły. I faktycznie on widać, że miał już więcej żon. Które chyba faktycznie, znaczy nie chyba, faktycznie traktował nie jak żony, jak rzeczy. Rozumiem, że mąż Marleny też miał tę wiedzę. Tak, ale on na to patrzył zupełnie inaczej. Wydaje się, że mentalność, w jego mentalności to nie było coś dziwnego. W sensie, że no, kobiety były po prostu trochę jakby w innej pozycji. W ich mentalności było po prostu czymś normalnym, że to on jako ojciec decyduje. A że mógł przy okazji upiec jakby dwie pieczenie, no to zrobił. Ale wydać córkę i jeszcze osiągnąć jakieś inne korzyści. Decyzja o truciu córki była tylko i wyłącznie decyzją Marleny. Nikt więcej o tym nie wiedział. Nie wiedział nikt więcej. Dobrze. Okej. Powiedz mi, czy jeszcze w tamtym życiu powiedziałeś, że duch córki nawiedzał w snach Marlenę. Tak. Czy do końca życia ją nawiedzał? Do końca życia Marleny? Tak. Co jest o tyle dla niej było też trudne do odczytania, bo jak nawet jeszcze za życia jej córka też dowiedziała się, że ojciec wybrał dla niej takiego męża, to była załamana i to też był czynnik, że Marlena jakby taką decyzję podjęła, widząc panikę w córce. Natomiast później i stąd jakby czuła, że to nie jest jej córka, tylko jej wyrzuty sumienia. Bo dlaczego córka raptem teraz miała żałować tego, skoro cierpiała i bała się panicznie tego małżeństwa? Natomiast później ona zrozumiała, że Marlena tam nie że jej córka nie mogła zobaczyć tego, co zobaczyła po śmierci, i że właśnie to życie ułożyłoby się bardzo dobrze. Dokładnie. Powiedz mi, czy jeszcze za życia Marlena została zaingerowana? Tak.
Który to był ten moment? W zasadzie to już początki były w momencie, kiedy ona wpadła na taki pomysł. A później jakby ten żal i taka te wyrzuty właśnie sumienia i to poczucie, że takie żałowanie za to, że już jej nie ma, że ona jako matka pozbawiła życia tej swojego dziecka, no to spowodowało, że już nie potrafiła żyć z tym i ta ingerencja mogła zaistnieć. Dobrze. A gdzie dostała pierwszy implant? W głowie. Dobrze. W tej głowie tam siedziały różne bardzo fatalne rzeczy, myśli, które były tak ciężkie, że wywoływały bardzo silne emocje, które znowu bardzo ją obciążały. Okej. Powiedz mi, czy w kolejnym życiu spotyka swoją córkę? Tak. Czy spotyka tamtego męża? Spotyka. Aha. A psychopatę? Nie. Tam też go nie spotkało. Ona go, znaczy spotkała go, no. Nie miała możliwości wejść z nim w tamtym życiu w jakieś relacje takie osobiste. Ona widziała go gdzieś na jakichś spotkaniach, ale jak nawet on był gościem w ich domu, to nie wiem, czy to religia nie kazała jej w tym spotkaniu uczestniczyć, więc nie miała z nim jakiejś tam relacji, widziała go tylko. Okej, dobrze. To jest kolejne życie. Zobacz, ile jeszcze będzie miała wcieleń do dzisiejszej Marleny. 16. Czy mają jakiś wspólny mianownik? Te wszystkie... Trudno powiedzieć, bo to znaczy, to mi są bardzo różne życie. Takie, tak jak wspomniałem, tam były bardzo trudne na początku. Później trochę ta ingerencja była bardziej taka rozgałęziona, subtelna, bardziej taka utrzymująca ją na innych płaszczyznach, w takiej stagnacji. Ale na pewno jakaś taka forma jest wspólna, że ta jej intuicja jest bardzo zaburzona i takie blokady w podejmowaniu decyzji, choć jeszcze raz trzeba to wspomnieć, że ona podejmuje decyzje i niekiedy czując, że to są jej decyzje, ale właśnie jest to taka sterowana jej intuicja, która podświadomie wpływa na nią i na podejmowanie przez nią decyzji, które często nie prowadzą ją, donikąd. Okej, dobrze. To wracamy do tu i teraz. Jak się czujesz, Darku? Dobrze. Dobrze. Powiedz mi, jak się czuje Marlena? Taka jest zamarła. Tak jakby nie wyłączyła w sobie czucie, tak jakby, nie wiem, taki stan, takiej nicości. Okej. Poproś Marlenę, żeby wezwała tamtą istotę, z którą ma umowę. Niech to zrobi, niech go przywoła. Zjawił się? Tak. Cały czas go widzi w tej takiej gwieździstej szacie? Tak. Poproś Marlenę, żeby odkodowała jego gatunek. Kim on jest? Czy to jest istota ludzka? Potrafi to zrobić? Tak. Aha. Sprawdziła, czy to jest istota ludzka? Tak. Jest? Nie. Nie. Poproś Marlenę, żeby zażądała, aby przybrał swoją oryginalną formę. Już. I powiedz mi, kim on jest.
taki gad z takimi małymi, takimi krótkimi uszami. Takie te uszy zwracają uwagę, są takie charakterystyczne. Dobrze. Splakuj go, Darku. I zapytaj Marlenę, która powiedziała mi, że intuicję i instynkt ma dobrze rozwinięte, bo wie, zawsze wie, co ma robić i podejmuje odpowiednie decyzje, tak mi powiedziała. Zapytaj ją, czy w dalszym ciągu uważa, że to są jej decyzje wolne, niezależne. Są takie właśnie w poczuciu takie jej, tak. Ona czuła właśnie, że bardzo wyraźnie. Okej, tak. A teraz chciałabym, żeby będąc w kontakcie z tym kontraktem, zobaczyła, czy jest tam ten zapis pewnej umowy handlowej. Tak. Właśnie tak, takie rozgałęzienia różnych sytuacji, które właśnie wkręca się w pewnym sensie sama na podstawie właśnie tych odczuć, co w efekcie buduje jej życie i doświadczenia w oparciu o takie zewnętrzne mimo wszystko sterowanie i tworzy się życie, które nie do końca jest zgodne z tym, kim jest, czy to, czego by, wydaje się, sama chciała doświadczyć. Okej. Dobrze. Zapytaj, czy w tym obecnym życiu pojawiła się córka, tamta córka. Nie wiem, jak to odczytać, że tak i nie. Tak jakby, nie wiem, jakby miała zostać jej córką, ale nie udało się. Takie nie do końca to zrozumiałe. Zrozumiałe. Zapytaj w takim razie Marlenę, czy wyczuwa gdzieś w swoim pobliżu duch tamtej córki. Ducha tamtej córki. Teraz ducha jakby nie, tylko to bardziej się odczuwa jako takie wspomnienie i takie taki ciężar. Powiedz sobie, przypomnij Marlenie, że starała się dosyć długo, żeby mieć dziecko. Oparło się to o in vitro, bo oboje z mężem nie byli jakby w stanie doprowadzić naturalnie do tego. Zapytaj Marlenę, czy kiedy próbowała zajść w ciążę, mówiła mi o 6 razach, czy wtedy czuła ducha córki? Tak, wydaje się właśnie, że to chyba stąd jest to odczucie, że ta córka miała być, a czy była, ale nie, nie zaistniała ta więź fizyczności w efekcie. Okej, dobrze. Bo to jest poczucie właśnie takiego silnego zablokowania. Te emocje to jest na zasadzie czegoś takiego, że tak się bardzo czegoś człowiek boi, że w efekcie blokuje to. Wydaje się, że to też jest takie właśnie podświadome lęki przed czymś, przed, no właśnie, to tak jakby, no nie wiem, mieć... zrobić coś paskudnego jakiejś osobie i wyjść z tej sytuacji. Minęło ileś tam lat, czas, nazwijmy to, uleczył rany, a później się te osoby spotykają i mają jeszcze, nie daj Boże, żeby jeszcze musiały żyć kolejny raz, powtórzyć to. No to jakby wtedy wszystko wraca i jest blokada i człowiek choć już bardzo się stara i wydawałoby się, że czas uleczył rany, no to
to wszystko z rąk wypada. Jest takie napięcie tam i emocje są. No to tutaj też właśnie w pewnym sensie, pewne podobieństwo jest tego, że w momencie, kiedy Marlena, chcąc zostać matką, w podświadomie czuła obciążenie związane z córką i blokowała właściwie możliwość zajścia w ciążę. I ciało nie chciało, jakby, znaczy ciało nie mogło na podstawie takich emocji, takiej częstotliwości być w takim stanie, żeby były warunki na zajście w ciążę. Zobacz, czy duchowi córce udało się inkarnować w tym życiu Marleny, w sensie ogólnie, czy się pojawiła. Okej, dobrze. Dobrze. Czas, żeby Marlena odkryła, w jaki sposób oprócz tego kontraktu jest połączona z tą istotą, z tym gadem o małych uszkach. Poproszę, żeby spojrzała, żeby odczuła, czy w sobie wyczuwa energię, która do niej nie należy. Tak. Tak jakby właśnie przez to, co sama czuła, stała się takim, nie wiem, magnesem na to, żeby móc przypiąć do niej różnego rodzaju inne emocje, czy podobne emocje, którymi można było ją kontrolować. Tak. I dać poczucie właśnie, że to jest jej, bo miała więcej takich emocji, które stawały się w pewnym sensie sprawcze i przebijały się do fizyczności jako właśnie odczucia tego, co powinna zrobić. Powiedz mi. Albo nie, bo tam też pewne blokady potrafiły powstać, czy powstały, żeby na przykład pewne sfery życia w ogóle nie były przez nią brane pod uwagę. Jakby zawęzić i zaciemnić jej całe wszystkie większość możliwości i utrzymywać ją jej uwagę na pewnych aspektach, gdzie było później łatwo jej to czytać i w obrębie tego się poruszać. Mówi o bardzo silnych emocjach, odkąd pamięta, od najmłodszych lat. I nie tylko silnych, ale też czasami bardzo bolesnych emocjach. O tym mówi w fizyczności. Dobrze, poproś Marlenę, żeby zidentyfikowała, zlokalizowała wszystkie implanty, to wszystko, co jest obce w niej. Wiemy, że coś jest w głowie. Co jeszcze wyczuwa? Co jest w głowie? Chciałabym, żeby to sprawdziła. W głowie są takie elementy, które właśnie reagują z pewnymi emocjami, tworząc pewne odczucia czy myśli, wnioski. Czyż jeszcze gdzieś indziej są implanty? Tak. Gdzie? W brzuchu, w sercu, w ogóle w klatce piersiowej, na plecach, w szyi, z tyłu głowy, nad pośladkami i w kolanach czy z drugiej pod kolanami. I w podbrzuszu jest też. Dobrze. A zapytaj Marlena, czy implanty, to połączenie z tą istotą ma jakiś wpływ na jej nałogi? Czy połączenie z tą istotą ma wpływ? Wydaje się, że
w jakiś sposób. No tak, no to jest jakby on sprawuje kontrolę, ale to jest bardziej kwestia dostrojenia się wibracyjnie do emocji, tak jakby, jakby to powiedzieć, to może dziwnie zabrzmi, ale emocje lubią tego typu pewne na przykład używki, czy pewną powtarzalność, bo to je jakby daje im możliwość utrzymania się. To tak jakby emocje chciały też być. Nie chcą być odrzucane. Jeśli ta emocja jest, to ona chce być, nawet być mocniejsza. I pewne częstotliwości, które ta emocja ma, potrafią być w jakiejś części zgodne z czymś, czy z używką, czy z jakąś czynnością, która jest jakby połączona i powoduje, że ta emocja może właśnie trwać. A w drugą stronę też ta emocja może wywołać potrzebę robienia czegoś takiego, żeby właśnie mogło się wzmocnić. W tym przypadku chodzi aktualnie o papierosy, których właśnie Marlena bardzo by się chciała tego nałogu pozbyć. Zapytaj Marlenę, czy jest przyczyna ezoteryczna tego, że nie potrafi nauczyć się języka obcego. To jest kwestia blokady, takiej blokady i jakby takiej nieważności tego. Tak jakby to ktoś to w odniesieniu na przykład do dwóch osób, że jedna chce z jakimś entuzjazmem o czymś opowiedzieć, a ta druga kompletnie nie jest tym zainteresowana. To tutaj jest podobna sytuacja, ale w obrębie jednej istoty. Że z jednej strony ona chce, a druga i część ta, która jest właśnie złożona z tych wszystkich emocji, w ogóle jest to, nie zawiązuje się tam coś, co by dało jej ten moment napędowy do tego, żeby akurat tu zrealizować tą potrzebę czy pragnienie. Powiedz mi, w tej sytuacji energetycznej, w której jest aktualnie Marlena, w jaki sposób środowisko na nią reaguje? Różnie. Raczej może być albo niewidzialna dla niektórych osób, a niektóre osoby mogą próbować jakby zrzucić na nią coś, albo też sama Marlena może jakby obawiać się, czy widzieć, czy podświadomie obawiać się reakcji różnych ludzi i oni mogą do tego jakby wyrównywać i reagować w sposób taki trochę niezbyt normalny, tak bym powiedział. Od najmłodszych lat, praktycznie od samego początku, Marlena doświadczała traumatycznych wydarzeń w swoim życiu. Odkąd sięga pamięcią. W domu rodzinnym piekło. Pozbawienie praw rodzicielskich rodziców. I przeszła do rodziny zastępczej, ale wcale nie polepszyła się jej sytuacja. Matka zastępcza ją biła. Dlaczego tak się działo? Czy była przyczyna ezoteryczna? Ona ma to poczucie winy w sobie i takie głębokie poczucie winy w sobie, które jakby inni odczuwając, można by było powiedzieć, że karają ją w jej trochę imieniu. Jakby ona nie rozumiała tego, co czuje, tych emocji, w związku z tym inni robią to za nią, bo czują. To, że ona jest w pewnym sensie winna, bo to poczucie w jej polu energii jest. Z tego też wynika odrzucenie przez najbliższych, zarówno biologicznych, jak i w sumie niebiologicznych. Tak. To jest też kwestia tego właśnie, tej energii takiej, gdzie tej przestrzeni, która właśnie tak ciężko, tak metalicznie na nią wpływa. Jak metale ciężkie, jak te emocje, które właśnie
też pochodzą właśnie z tych innych ludzi, którzy też mogli przerzucać jakby jednocześnie swoje frustracje, swoje słabości na nią, ale jednocześnie właśnie realizować to poczucie winy w samej Marlenie już. Czy dawać jej poczucie, że gardzą nią na przykład, że nie jest dla nich ważna, tak jak można powiedzieć mordercę, czy kogoś złego się unika, ale tutaj jest w postaci takiej nieświadomej. I wynika to z tego, że Marlena jednak uznała, że robiła wtedy córce, co ta córka zresztą jej udowodniła, było niewłaściwe, że to, co chciała zrobić, co uważała za konieczność, coś, co gdzieś w istocie, w głębi było nawet dobrym rozwiązaniem, bardzo sensownym i logicznym, uznała, udowodniono jej, że było to czymś najgorszym, więc ona sama uznała siebie jako winną, a całe otoczenie po prostu pokazuje jej. Oczywiście tak jest, przy czym to rozgrywka jest na poziomie podświadomym. Marlena, nie rozumiejąc tej przyczyny, dlaczego tak się dzieje, próbuje właśnie, czy próbowała w życiu to zrozumieć i biorąc na siebie to obciążenie, jakby pogłębiała w sobie jeszcze bardziej tą winę, bo to, co dostawała, to pogardę od innych, do siebie brała podświadomie właśnie to, że jako coś, jako karę za to, co zrobiła. Pewien schemat się też pojawił w życiu Marleny. To, co tak naprawdę, z czego wyszła z domu rodzinnego, później się pojawiło też w małżeństwie. Wprawdzie nie znęcanie się fizyczne, ale znęcanie się psychiczne nad nią. Pojawiło się to. Mimo, że tak bardzo chciała założyć rodzinę, mimo, że tak bardzo chciała mieć dziecko, dzieci, do tego nie doszło. Okej. Dobrze, powiedz mi, czy jest jakaś zmiana w Marlenie, kiedy sobie to wszystko uświadomiła? Taka niepewność jest cały czas takie. Z jednej strony wie, pamięta, czuje. To jest tą swoją intencję, to coś, co było czyste. Pamięta siebie, a z drugiej strony właśnie widzi, jakie to wszystko jest niesprawiedliwe i takie poczucie właśnie, że nie wiadomo, co jest dobre i co powinna zrobić. Właśnie o tej niesprawiedliwości mówię, że cały czas ma głębokie poczucie sprawiedliwości i ma wrażenie, że to jej życie to jest taka trochę ciągła walka. Walka o prawdę, walka o sprawiedliwość. A wszystko dookoła jest wokół niej wręcz odwrotnie. Tak jakby jej środowisko udowadniało, że jej prawda nie jest prawdą. I tak jak powiedziałeś, gruntowało jeszcze bardziej to poczucie winy na tym poziomie podświadomym. Dobrze, zapytaj Marlenę, czy dziś chce zmienić te warunki. Tak. W takim razie chciałabym, żeby teraz usunęła z siebie wszystkie implanty. Odblokowała wszystko, co jest zablokowane. Wszystkie te implanty blokują przepływ energetyczny. Więc czas jest to usunąć. Wie, jak to zrobić? Tak. Dokładnie to. Na 1, 2 i 3 niech to zrobi. Usunie implanty i powiedz, czy zniknęła ta niepewność. Właśnie nie w całości. Dobrze. Dobrze. Niech jeszcze sprawdzi, czy ten gad to jedyne bezpośrednie połączenie z bytami, czy jest jeszcze coś nad nim. Tak. Niech przywoła
wszystkich tych, wszystkie te byty, które... Bezpośrednio on jest. Tylko on bezpośredni. Dobrze, to zostawiam. Poprzez niego zablokowanie i całkowite wyeliminowanie połączenia spowoduje, że tamte pośrednie też nie będą działały. Okej, dobrze. Poproś Marlenę, żeby teraz odnalazła to głębokie poczucie winy. I przywołała tamtą córkę. Istotę tamtej córki. Może to zrobić? Tak. Niech przywoła. Wiemy, że ma ciało na ziemi. Chciałabym, żeby teraz Marlena przekazała jej wiedzę, którą zdobyła i wytłumaczyła jej, dlaczego ją wezwała. No, trudno jest jej to powiedzieć, bo to jakby nogi się jej uginały i jest takie poczucie właśnie z lęku wręcz. Lęku, blokady, dobrze. Takiej wreszcie całe ciało jej trzęsie. Dobrze. To w takim razie zajmijmy się tymi silnymi, niskimi emocjami. Lęk. Chciałabym, żeby Marlena zebrała cały lęk, który ma w sobie. Wie, jak to zrobić? Wie, jak usunąć? Tak. Niech to zrobi. Niech usunie lęk. W momencie, kiedy sobie uświadomi, gdzie on jest zlokalizowany, spokojnie swoją decyzją i swoją intencją może zdezaktywować i uwolnić tę energię. Chodzi o to, żeby ją uwolniła. Żeby ta energia nie siedziała już w jej ciele. Udało się? Tak. Dobrze. Niech odszuka jeszcze żal. I to poczucie winy. I zrobi dokładnie to samo. Zdezaktywuje. Całkowicie zneutralizuje. I usunie. Czy teraz pewniej stoi na swoich nogach? Tak. Poproś ją, żeby teraz wytłumaczyła istocie tamtej córki, dlaczego ją wezwała. I pokazała jej wszystko to, co do tej pory odkryła. I zapytała, czy tamta istota też chciałaby się od niej uwolnić. No, w pewnym sensie tak, ale żal i taka pretensja, złość na Marlenę z tamtej strony jest. Jest. Dobrze. Ma ciało, więc nie będziemy decydować za nią, ale w tym momencie chciałabym, żeby Marlena wytłumaczyła, że właśnie na tym żalu, złości, pretensji za tamten czyn cały czas będzie ją w pewien sposób łączyło coś z Marleną. Ale dziś Marlena się uwolni od tego połączenia w stronę tej córki. Chciałabym, żeby pokazała, w jaki sposób to robi. Pokazała tamtej istocie, że odszuka w sobie jeszcze, jeśli są resztki poczucia winy, takiego poczucia krzywdy, być może pogardy w stosunku do niej. Ona to wszystko odszuka. I chciałabym też, żeby odszukała traumy. Być może w którejś z traum siedzi jeszcze to połączenie dosyć silne. Niech odszuka. I za moment Marlena po prostu uwolni wszystkie te energie i jednocześnie po prostu usunie to połączenie z tamtą istotą. Niech to zrobi. Na 1, 2 i 3. Udało się? Tak.
Dobrze. Chciałabym, żeby teraz Marlena sprawdziła, czy ma połączenia z innymi istotami ludzkimi. Ma. Ma. Niech przywoła wszystkich. Wszystkie istoty ludzkie, z którymi jest połączona. Karmicznie. Silnie energetycznie. I zrobiła dokładnie to samo, co z tą córką. Przede wszystkim przekazała im informację, którą zdobyła dzisiaj. Wiedzę. I przede wszystkim powód, dla których ich wezwała wszystkich. Pokazała im, w jaki sposób Marlena została uwikłana w to wszystko. Pokazała też, jak wyglądało połączenie między nią a Gadem. Niech odszuka wszystkie te emocje, które połączyły ją z nimi. Ale być może też i programy. Niech na to też zwróci uwagę. Programy, przekonania. Niech im też pokaże, w jaki sposób była kontrolowana i manipulowana, jeśli chodzi o swoje decyzje. Może im też pokazać, w jaki sposób oni byli manipulowani, żeby w pewien sposób działali w stosunku do Marleny. Niech odszuka głęboką samotność, takie pogubienie, brak decyzyjności w niektórych sytuacjach. I to wszystko odnajdzie. Niech odnajdzie też ten taki krzyk wewnętrzny, błagający o wybaczenie. Marlena wie, co robić. Jeśli jest w niej taka decyzja, taka intencja, to niech teraz po prostu to wszystko uwolni z siebie. Gotowa? Na jeden, dwa i trzy. Udało jej się wszystkie więzy wykasować? Tak. Dobrze. Powiedz mi, czy wśród tych, którzy się zjawili, jest syn Marleny? Tak. Dobrze. Poproszę, jeśli się uwolniła od wszystkich, żeby wszyscy wyszli z jej przestrzeni, każdy do siebie, ale został Dawid, został jej syn. Został? Tak. Z synem wiąże się kolejna olbrzymia trauma, bo syn popełnił samobójstwo. Właśnie miałem powiedzieć, że taki zimny jest. Zimny taki jest. Właśnie nie, taki nieobecny. Okej. Okay. Tak chłód na nim, tak szczególnie na ramionach, klatce piersiowej i plecach. Dobrze. Czy istota syna przypomina sobie jego cielesną matkę, Marlenę? Pamięta ją? Tak. Czy Dawid ma ciało na ziemi? Tak. Ma. Okej. Ale jest taki, nie wiem, jakby był, nie wiem, niepełnosprawny. Tak się go dziwnie odczuwa, jakby nie miał władzy nad sobą. Okej. Nad ciałem nie miał władzy. Poproś Marlenę, żeby teraz przekazała mu całą swoją wiedzę. Przekazała mu też, w jaki sposób mógłby się uwolnić.
ma ciało, więc my tego za niego nie możemy zrobić. No tak jakby właśnie nie do końca miał to ciało, no, ale jakby nie miał władzy nad nim. Aha. Okej. Poproś Marlenę, żeby zapytała Dawida, który do niedawna był jeszcze jej synem w tym wcieleniu, czy chciałby odzyskać wolność siebie. Nie ma dnia, żeby o tym nie, właściwie tego nie czuło, tak bym powiedział, bo to jakby z tym myśleniem to też jest tak jakby, nie wiem, czy jeszcze ten umysł nie do końca jest wykształcony albo pewnych rzeczy nie rozumiał, ale nie ma w zasadzie chwili, żeby tego nie czuł. Odebrał sobie życie. Co był w bardzo głębokiej depresji. Miał kilka prób samobójczych, aż jedna się udała. Co odcisnęło bardzo, bardzo duży ślad Marlenie, mamie. Ale z tego widać, że w nim też. No to niczego nie zmieniło. Niczego nie wręcz zmieniło. Pogorszyło jeszcze. Zwielokrotniło te jego odczucia. Zmaterializowały się właśnie w takiej sytuacji. Dobrze. Poproś Marlenę, żeby zobaczyła, czy jest połączony z tym samym gadem, z którym Marlena była połączona. Nie. Nie. Poproś Marlenę, żeby wzięła syna za ręce. Przekazała mu to, czego ona się nauczyła, czego ona uświadomiła sobie. I poprosiła syna, żeby odnalazł w sobie cząstkę szczęścia, ale przede wszystkim tą cząsteczkę miłości do siebie. Jeśli chce to zrobić, to właśnie teraz jest ten moment, w którym Marlena może mu pomóc. Żeby przypomniał sobie wtedy, kiedy był szczęśliwy, kiedy czuł miłość, bezwarunkową miłość do siebie. Czy to w tym poprzednim życiu, czy w jakimkolwiek innym, żeby odnalazł tę cząstkę. Marlena cały czas trzyma go za ręce, przekazując mu te informacje. Udaje się? Tak. Marlena może go poprosić o to, żeby oczyścił energetycznie wszystkie obciążenia, które ma w sobie. Zarówno toksyczne obciążenia, jak i wszystkie blokady. Ale to musi być decyzja Dawida, nikogo innego. Marlena może mu pomóc właśnie poprzez przekazanie tego, czego ona doznała. Sposób, w jaki się uwolniła. Ale już to, czy Dawid to przyjmie, to jest jego decyzja. Czy coś się zmienia w Dawidzie? Czuł taką ulgę. Dobrze. Dobrze. Przyjmuję wiedzę od mamy? Tak. Dobrze. Dobrze, Marlena może mu jeszcze przekazać taką wiedzę, żeby, jeśli jest w nim taka decyzja i wola, żeby usunął wszelkie przekonania,
wszelkie schematy i traumy. Traumy, które ma, czy miał zapisane w sobie. Może to usunąć, może to wyczyścić. Poproś Marlenę, żeby teraz pomogła synowi podnieść swoje częstotliwości. Jeśli jest po obu stronach taka wola. Żeby zharmonizował swoje energie. Robi to? Tak. Okej. Poproś Marlenę, żeby zapytała Dawida, czy jego przestrzeń się zmienia. Tak. Jest. Dobrze. Poproś Marlenę, żeby przekazała synowi taki wewnętrzny spokój i ukojenie na bazie tej miłości bezwarunkowej. W tej miłości zawarte są wszystkie podelementy wybaczania, wdzięczności, szacunku, zawsze do siebie, ale też mając to wszystko w sobie, emanacja jest też i na zewnątrz. Mając szacunek do siebie, ma się szacunek do innych. Kochając siebie, kocha się innych. To wszystko chciałabym, żeby Marlena przekazała synowi. Cały czas trzymając go za ręce. I pytanie jeszcze, czy Dawid chciałby mamie coś powiedzieć? Przekazać? Nie, nie, nie znajduję słów w tym stanie. Okej, dobrze, dobrze. To połączenie, jak wiemy, nie potrzebuje słów. Poproszę Marlenę, żeby zapytała Dawida, czy jest gotowy, żeby wrócić do swojej przestrzeni. Tak. Dobrze. Na odchodne jeszcze niech mu przekaże informację, że każdy pakt, każda umowa, każda zgoda może być wykasowana. Wystarczy jego decyzja. On w każdej chwili może to zrobić. Niech się pożegna z mamą i przejdzie do swojej przestrzeni. Okej. Powiedz mi, jak się Marlena czuje? Dobrze, spokojnie. Dobrze. Zapytaj Marlenę, czy poradzi sobie z nałogiem palenia papierosów? Tak. Może też jeszcze w tej chwili usunąć wszelkie schematy i zmian epigenetycznych, tak zwanych, które być może dostała od swojego środowiska. To wszystko może wyczyścić na poziomie DNA. I chciałabym, żeby teraz wyczyściła wszystkie obciążenia z toksyn, obciążenia energetyczne, toksyn, papierosów i innych używek. Jest teraz taki moment, w którym może sobie komóreczki pięknie wyczyścić. Dobrze, i
bardzo zależało Marlenie też na tym, żeby otworzyła się taka możliwość dla niej, którą sobie sama stworzy. Nauki języka obcego. Bardzo, bardzo tego pragnęła. Pragnie. Poproszę, żeby sprawdziła, czy są jeszcze jakieś blokady, które mogą ją zatrzymywać przed nauką języka obcego. Nie. Nie. Są to zwykle stymulacja ścieżek neuronowych. Może sobie teraz je podkręcić. Taką właśnie ścieżkę języka obcego. Okej. Zapytaj Marlenę, czy poznała już siebie, bo jeden z punktów, o których mówiła, to było właśnie poznanie samej siebie. Czy już zna siebie? Tak. Wie, kim jest. Okej. Czy usunęła wszystko, co jej nie służy? Tak. Świetnie. Dobrze. No dobrze, na koniec Marlena miała jeszcze taką serdeczną prośbę o przywołanie babci. O przywołanie zastępczego taty, który jako jedyny pokazywał jej sympatię i był dla niej dobry. Z Dawidem miała już spotkanie, więc to nie babcie i zastępczy tata zjawili się? Dobrze. Marlena może teraz zapytać, czy to myśli, które czasami miała, a które wydawało jej się, że nie są jej myślami. Miała wrażenie, że to były myśli właśnie od babci. Zapytaj Marlenę, czy tak było, teraz, kiedy ma całą wiedzę. Mnie tylko w jakiejś niewielkiej części. Mhm. Okej. Dobrze. I jeśli chce coś przekazać tacie zastępczemu, który, tak jak mówię, jako jedyny okazywał jej trochę miłości, serca, to jest teraz taki moment, żeby się zwróciła i do babci, i do tego taty zastępczego. Przekazała im takie informacje, takie odczucia, jakie chce. To połączenie nie musi być ze słowami, może być po prostu takie, jakie jest, czyli telepatyczne. I dzieje się to błyskawicznie. I poproś Marlenę, żeby pozwoliła im odejść. Każdy idzie do swojej przestrzeni. Powiedz mi, jak się Marlena czuje, Narku? Dobrze. Mhm. Jak wygląda teraz jej przestrzeń? Dostrojone jest do niej. Mhm. Poproś Marlenę, żeby sobie podniosła częstotliwości, zharmonizowała swoje energie. Przypomniała sobie o swojej sprawczości. Uruchomiła swoją obfitość w takiej dziedzinie, w jakiej chce. Czy to w relacjach? Czy w pracy, czy w rozwijaniu swoich zainteresowań. To sobie wszystko może uruchomić. W zasadzie to już uruchomiła. I zapytaj Marlenę, czy intuicja, którą ma, to już jest tylko i wyłącznie jej intuicja. Tak. Mhm. Dobrze. No to końcóweczka. Zapytaj, czy jeszcze jest coś, co możemy zrobić dla Marleny, lub z nią, lub dla niej.
Jest jeszcze coś, co możemy dla niej zrobić? Nie. Nie. Zapytaj, czy chciałaby sobie, swojej fizyczności coś powiedzieć, coś przekazać. Nie. Nie. Intuicja jest. Dobrze. Darku, gotowy do powrotu? Tak. Rozłącz się i odłącz się całkowicie od Marleny. Zostaw jej w jej przestrzeni. Każdy jest swojej. Ty wracasz do siebie, ale rozłączony i odłączony ze wszystkimi, ze wszystkim, cokolwiek było w tej sesji. Powoli wypełniasz się swoją częstotliwością. Harmonizujesz swoje wibracje, podnosisz swoją częstotliwość do takiego poziomu optymalnego, który lubisz, który jest dobry dla ciebie. Czujesz się dobrze. Ale powolutku wracasz już do swojego ciała, do swojej fizyczności. Powolutku wracasz do tu i teraz. A twoje ciało wypełnione jest regeneracją. Odczuwasz w ciele fizycznym już całkowitą regenerację. Czujesz się wypoczęty, zrelaksowany, rześki i witalny. Za moment powiem trzy, a ty już całkowicie powrócisz do swojego ciała, do tu i teraz i otworzysz oczy. Trzy. Witaj, Darku. Ktoś tam próbuje zagłuszyć. Marlena, włączysz mikrofon? O, już. Tak, jak się czujesz, powiedz. Dobrze, dobrze. Super. Dobrze, to ja ci bardzo dziękuję za tę pracę. Dziękuję za spotkanie. Również. Okej, jeśli będziesz chciała coś zwrotnego nam przekazać, to zapraszam do kontaktu. Jesteśmy w kontakcie. I jeszcze zapytam, Darku, jak ty się czujesz? Dobrze. To ci podziękować za piękną pracę. Dziękuję. Marlena, wyłączam nagrywanie, więc pytanie do ciebie, czy ty się chcesz podzielić sesją? Tak. Z wizerunkiem czy bez? Tak, może być z wizerunkiem. Dziękuję ci bardzo. Wyłączam, ale jeszcze zostań chwileczkę z nami. Dobrze. To dziękuję, na razie.